Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Final Fantasy X. Zmierzamy dzisiaj do statku. Do statku, który nas zabierze do Luki. I może w końcu poznamy... Znaczy... Może w końcu odnajdziemy kogoś, kto nas rozpozna. Bądź wyjaśni nam, co się tutaj tak naprawdę dzieje. No, biedacy. Kurczę, nie wierzę. Zapomniałem, jakbym pogadał z nimi wszystkimi, dostałbym jakieś gifty. Fuck. No dobra, już nevermind, przepadło. Goodbye. No, do widzenia. See ya. Bye bye. No i... No właśnie, tutaj jest mapka. Chyba nie zmierzamy od razu do Luki. Kilikaport. Tak, Kilikaport. Musimy zahaczyć o Kilikaport. Tam jest jedna ze świątyń. Następnie chyba do Luki. O gad, zostaw go. Już byś oberwał. Okej. Dobra, i w takim razie co ja mam tutaj zrobić? Piłka, mogę coś z piłką zrobić? Nic. Lord Braska dał. Don't say. Okej. Nie, nic już z wami. Z tobą mogę coś sobie pogadać. No właśnie, ona jest córką Braski. Braska... No właśnie. Pokonał Sina 10 lat temu. A jego guardiani... Znaczy, tego dowiemy się później. Ja wiem, kim są jego guardiani, ale to jest dość zaskakujące. O, dobra, poszli sobie. Więc chyba mogę z nią już sobie pogadać. No i co mi powiesz? No hello. Dziękuję. Ale ma dziwne spodnie. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Bez jaj. Jeden na ramięcznik. W WoWie byłem podobny. Hunterem bodajże. No. Nie ma tak porównywać Final Fantasy do... Znaczy zbroje z Final Fantasy do... Naramięcznik. Z Final Fantasy do naramięcznika z WoWa. I znowu nas wyśmieje ktoś? Tak? Waka nie wierzy w mnie w ogóle. Wow, ona nam wierzy. I've heard in Zanarkand there is a great stadium all lit up even at night. I opowiada nam o
and the stands are always full. O Zanarkandzie, o tym, że jest tam ogromny. No i właśnie, tutaj jednak mogę powiedzieć, kim byli guardiani. Braski. Jet był ojcem Urhary. Tadeusa. Czyli też musiał podróżować w czasie i no właśnie. Więc nie zniknął o tak sobie z dupy, tylko po prostu przeniósł się do tego świata i został jego guardianem. Najśmieszniejsze jest to, że nie tylko Jet był jego guardianem. Miał jeszcze drugiego guardiana, a drugim guardianem był właśnie Auron. No właśnie, 10 lat temu zginął na wybrzeżach Zanarkandu, tylko że 10 lat temu też się pojawił tutaj, na tym świecie, więc dziwny zbieg okoliczności? Nie sądzę. No właśnie, to co mówiłem. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? No tak. Yeah, but how did he get here? You're here? No właśnie, my tutaj jesteśmy, więc i Jet mógł sobie jakoś tutaj... No, jakoś się tutaj przedostać. Ups. Czyżby ponownie to samo? I raczej to nie jest zbieg okoliczności, że Sin zawsze musi poruszać się tam, gdzie Tidus, tam, gdzie Urhara. Dobra, niech będzie Urhara. Okej, tylko jej nie puszczaj. Dobra, puściłeś. Oczywiście Kimari leci na ratunek, bo jak żeby inaczej. On nie pozwoli, żeby cokolwiek Junie się stało. Mamy filmik i no właśnie, tutaj jest Sin. Sin się wynurzył. Okej. I będziemy oczywiście musieli z nim walczyć. What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Sin is going for Killika. We gotta distract him. No przynajmniej. Forgive us, Lady Summoner. Przynajmniej nie myślą tylko o sobie. Bo Sin zmierza do Killiki. Killika. To jest to miasto, do którego my również zmierzamy. I chcą go po prostu jakoś powstrzymać. Oczywiście wątpię, żeby dwoma harpunami pokonali tak paskudną bestię, która niszczy po prostu wszystkie miasta. No cóż, jak sobie chcą. Okej. No, grafika jest bardzo fajna, gdyby taka się ciągle utrzymała. Tutaj Urhara z tymi mokrymi włosami wyglądał, jakby były białe, bez jaj. Okej, i zaczynamy sobie kombat. Nie, Samon, Valefor. I ty masz pula, okej. Skoro ty masz fula, to ciebie będę mógł wykorzystać. No, słodziutki taki, no i come on. Okej, Energy Ray i ciśniemy na Sina. Te malutkie, nie musimy nawet ich atakować. Ponieważ nic by to nie zmieniło.
One by się dalej pojawiały. Trzeba zniszczyć Sina. Ale przestań się ruszać, co? Spines. W dupę se wsać spinesy. No. Really. Mogę już? Dziękuję. Ile ty masz chapca? Malutko ci zostało. Fire, trzymaj. Ups. Jeszcze chyba jeden atak i polegniemy. Nie, dobra. Mamy Energy Ray. I po nim. Więc jednak się przydał tamten Energy Ray, który sobie zachowałem. Pięknie. I pewnie kolejna scenka, dokładnie. Zarąbaliśmy go troszkę. Troszeczkę damage'a mu zabraliśmy. Lecz, no właśnie, nic to nie dało. Wyrwał wszystko z harpunem. I okej. Okay. Jakoś to przeżyliśmy. Jednakże gdzie jest Urhara? No właśnie, to co poprzednio się stało, Urhara gdzieś wcięło. A Łoka leci na ratunek. Dobra. My zawsze musimy jakoś, kurwa, wpaść do tej wody. Ty zawsze musisz wpaść do wody. Każdy jakoś normalnie się trzyma. Na poprzednim statku tych Bezajdów, gdzie była Riku, również to samo się stało. Też jako jedyni wpadliśmy do wody. No, wstajesz? Wstajesz. Nie żeby coś, ale ten statek ciągle się porusza i... No cóż, no wygląda jakby stał w miejscu, on się tak naprawdę ciągle porusza. I mamy tutaj bossa, który jest straszniejszy od tego poprzedniego. Mogłem pododawać jednak te umiejętności, bo teraz jest kiepsko. Czy ty nie będziesz widział, jak to na ciebie użyje? Chyba nie. Ale i tak nie trafiłeś, fuck. Dobra, 67, 69, 68, no dość sporo, i 66. Pewnie, no właśnie, kolejni przychodzą, więc nie ma sensu ich niszczyć. Tylko skupiamy się po prostu na bossie. Blender. Ups. Potion Urhara. Ile to leczyło, bo już nie pamiętam. 200 hapsa, kurczę, dość mało. Mogłoby przynajmniej taką 500 leczyć. I kolejni wrogowie. Urhara, ty się ulecz, bo kolejna tura jest również twoja. Pięknie, mamy 500 HP i możemy sobie walić w bossa. Dobra, kolejni wrogowie. I Łoka oberwał. 276 i Dark Attack. Może to coś pomoże. Oj, Łaka, zaraz będziesz musiał się uleczyć. I chyba teraz co zrobisz? Dobra, już uleczymy Łakę. I Łaka zaatakuje. Raczej 200 HP mu już starczy. A
Albo i nie. Zdychaj, no. Nie, nie chcę się poddać. Oni ciągle przychodzą. Dobra, jest miss. Czyli jednak coś dało. I ja już coś czuję, że on zaraz padnie, bo wątpię, żeby dużo mu tam zostało. Drain touch, oczywiście miss. Mamy dwa kolejne ruchy, które oczywiście wykorzystam na atak. I to by było na tyle bossa. Dziękuję. Trzy razy nie, do widzenia. No i pięknie. Takim oto sposobem wygraliśmy kolejny kombat. Bardzo mi się to podoba, że w takich kombatach, tego typu kombatach, dostajemy normalnie pońcy, które są, za które możemy właśnie zakupić sobie takie umiejętności. Znaczy ogólnie umiejętności, bo na przykład w Finalu 9 nie było za to expa. Tutaj co prawda nie ma expa, tylko są te umiejętności, ale to jest w sumie no równoznaczne. No okej. I jak sami widzicie, biedne dzieci, tak. Kilika została totalnie zniszczona, zdebastowana. Rozpierdolona. Co tu dużo mówić. No więc właśnie. Ciała latają. Coraz więcej ludzi zdycha. No. Kolejny. No i domy też również. Wszystko. Chociaż co prawda on... Było mówione, że Sin niszczy wszystkie miasta, które są jakoś tak technologicznie zaawansowane. Jednakże tutaj nie było żadnej technologii tak naprawdę. No gdzie tutaj była technologia? Te chatki z drewna, kurczę. When Sin attacks Anarkin that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse too. Fajnie, ale... I will defeat Sin. Super, zwycięż. Tak, musisz z nim wygrać, musisz go rozjebać i tak dalej. Wszystko fajnie i słodko i tak dalej. Rozumiem, że dużo ludzi zginęło, a ja bym sobie zasejwował grę. I bardzo bym to chciał zrobić teraz. Bardzo. Naprawdę bardzo bym chciał zasejwować grę. Mam nadzieję, że zaraz mi pozwolicie. Tak lub tak. No, już ta mapa nie powinna pokazywać, że jesteśmy w Kilika Porto. Nawet najgłupszy z najgłupszych by się domyślił. Czy wy widzieliście teraz Urharę w wodzie? Dafuk? Jestem pewny, że tam był w wodzie Urhara. Jeszcze sobie później zobaczę na stopklatce. No, ale summoner. Thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Tylko dlaczego jesteś uśmiechnięta, jak tak? No, wszyscy zginęli, a ta się uśmiecha jeszcze. Ta mimika twarzy. Okej, okay, mamy save pointa. Więc tak. Rozumiem, że straciliście wielu ludzi i tak dalej. Okej, rób co tam chcesz, Łoka. Też sobie pomagaj. A ja w tym czasie sobie zasejwuję grę. A z wami ja już się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niebawem, na dniach pewnie, na dniach, bo nagrywam jeden odcinek po drugim i chyba dość sporo tego nagram, więc trzymajcie się i do zobaczenia, tak jak mówiłem, niebawem w kolejnym odcinku z serii Final Fantasy X. See ya!